Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Głosuj na partię. Partia prawdę ci powie. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No to jest jakaś paranoja, to jest jakaś groteska, to co się dzieje w Ameryce. No, Ministerstwo Prawdy, to jest coś tak nieprawdopodobnego w Ameryce, że no ja myślę, że chyba cały ten kongres po prostu zostanie zmieciony. Wszyscy ci komuniści, wszyscy ci lewacy zostaną odłączeni od koryta. No ale to jest zawsze podniecające dla tych wszystkich postępowych lewaków, socjalistów, komunistów, kiedy oni stwarzają następną jakąś instytucję, czy organizację, czy biuro rządowe. Także budżetówka, kiedy rośnie, no to oni są po prostu szczęśliwi. Oni żyją dlatego. Oni żyją. Komuniści po prostu to żyją dlatego, żeby mieć żłób i być przy tym żłobie i mówić całej reszcie nieumytych, co niewykształconych, poniewieranych, a oni będą po prostu mieszkali w willach i tworzyli ministerstwa wielosylabowe z najróżniejszymi szyldami i tak dalej. No i to jest następna możliwość do tego, żeby te silne ramię biurokracji sięgało do biznesu, sięgało do normalnego obywatela, właziło mu z butami do życia prywatnego, no i udowadniało, że jak życie tych nieumytych ćwoków było nudne, tak? Tak to widzą komuniści, tak? Oni po prostu widzą komuniści, oni przynoszą ten kaganek władzy, kaganek światła nauki, no ale to nie jest kaganek. Kaganek, no to jest taki olejowy jakiś zbiorniczek, co się pali. Oni przynoszą kaganiec w sumie. Przynoszą kaganiec na twarz i normalnie na mordę jakiegoś dzikiego psa, a oni starają się założyć na twarz ludzi wolnych. Ludzi, którzy po prostu mają szacunek do wolności prywatnej, do wolności wypowiedzi. No tam wszystko szumiało i dzwoniło w Waszyngtonie, kiedy Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyło, że będzie Ministerstwo Prawdy. No oni nie nazwali to Ministerstwo Prawdy, oni nazwali to DGB, czyli Disinformation Governance Board, czyli Urząd Zarządzania Dysinformacją, czyli Urząd Zarządzania Kłamstwem. No ale jak już jest Urząd Zarządzania Kłamstwem, no to znaczy, że to jest urząd mówienia, co jest prawdą. No i to jest orwellowskie Ministerstwo Prawdy z książki 1984. George Orwell napisał to w 1934. No i przewidywał, co będzie 50 lat później. No bo widział Stalina, widział Hitlera, no a to się okazuje, że to nie powinno się nazywać 1984, 1984, to powinno się nazywać 2022, no bo to w Ameryce. I to najciekawsze, że w Ameryce się zaczęło to wszystko działać. No, sekretarz czy minister Alejandro Mallorca, no to tłumaczył w kongresie, że to w zasadzie, no to oni muszą jakoś złapać i opanować te kłamstwa, które są zagrożeniem dla narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No i on w zasadzie to brzmiał, miał różne tam wywiady w czasie weekendu, no i te spotkania w kongresie, no to brzmiało to tak, także jakby on się starał, żeby wszyscy ci szmuglerzy, wszyscy ci, co zarabiają na przesyłaniu, przewożeniu nielegalnych emigrantów z Nikaragui, ogólnie z Ameryki Łacińskiej, że oni nie misreprezentują siebie. To tak by wyglądało, że oni po prostu, kiedy zachwalają się, że
Haitańczycy nie będą wyrzuceni z Ameryki, no to rząd bidenowski musi coś z tym zrobić. No to jest jakaś makabra, szczególnie kto ma być szefem, czy szefową. No szefową jest Nina Jankowicz, następna komunistka, następna wariatka, następna lewaczka po prostu, odlotowa lewaczka, kompletny oszołom, tak bardzo na lewo. Także ona wygląda jak Madame Mao, czy wygląda jak Miss Stalin. Ona po prostu, to jest jakaś mieszanka lewackiego widzenia, takiego utopijnego, kawiarnianego, szampańskiego, kawiorowego. Wszyscy ci użyteczni idioci, którzy kompletnie nie mają pojęcia, co nadchodzi po nich. Ona sobie kompletnie nie zdaje sprawy, że ona po zniszczeniu Ameryki po prostu będzie odstrzelona, no bo wszyscy użyteczni idioci zawsze są eliminowani przez tych komunistów, którzy opanowywują kraj po tym okresie chaosu. No dla niej historia Huntera Bidena, czyli syna prezydenta, narkomana, babiarza, no do w sumie bardzo, bardzo ciekawy, no bardzo negatywny charakter, no to ona mówiła, że wszystkie te miliony, które on dostawał od Rosji, że miliony, które dostawał od Chin, że te prostytutki, z którymi się zadawał, no on ma dziecko z prostytutką, on w sumie spał z żoną swojego brata, który zmarł, no także gadzina, kreatura, no to ona mówiła, że to wszystko jest sfabrykowane przez ruskich, no ale dla odmiany Steele dossier, czyli akta Steele, tam gdzie było sfabrykowane, że na Trumpa prostytutka rosyjska sikała w moskiewskim hotelu, no to ona mówiła, że to jest prawda, to jest prawda na pewno. Także to jest właśnie tak, to jest, no ja nie wiem, jak w domu wariatów po prostu wziąć wariata na dyrektora. Do tego ma jeszcze dosyć chore podejście aktorskie, śpiewała makabrycznie na Twitterze, no ale to jak się ogląda, to tak jakby by się oglądało jakieś przedstawienie na Boże Narodzenie w obozie koncentracyjnym gdzieś. To jest po prostu makabra, to jest po prostu płakać się chce, w którym miejscu jest dzisiaj Ameryka. No cała ta nazwa jeszcze DGB nazywa się prawie jak KGB, także, że tak jak było KGB i była Gazeta Prawda, no to teraz będzie w Ameryce DGB i też chyba będzie Gazeta Prawda. Także, no, co KGB robiło? No, KGB ścigało i DGB też chyba będzie ścigało. No, ale jak to ma niby pracować? Jak to ma wszystko działać? Czy oni mogą jakieś przeprowadzać śledztwa? Czy oni będą mogli aresztować ludzi? Czy oni będą mogli cokolwiek robić? Czy oni będą się pytali publiczności, czy obywateli, żeby pomogli? Czy będzie tam jakiś telefon 1-800 do zadzwonienia, żeby jakiś użyteczny idiota, sąsiad dzwonił i mówi, że moi sąsiedzi słuchają Radia Wolna Europa. A nie, to w Polsce było, że sąsiedzi dzwonili, że ktoś słucha Radio Ameryka. To paranoja. 50 lat temu słuchało się Radio Ameryka, Wolna Ameryka, Głos z Ameryki. Głos Ameryki wtedy był. No, kiedyś był Głos Ameryki, dzisiaj jest Głos z Ameryki, no ale Radio Europa, no i tak życzliwi dzwonili, mówili, że sąsiad słucha tego wszystkiego, no to dzisiaj będzie tak, że sąsiad słucha Radia Fox, czy ogląda filmiki Głosu z Ameryki, no tak, tak wygląda na to, że komuniści planują. No oczywiście, że to nic nie wyjdzie. Ta cała Nina Jankowicz, komunistka i
jej cały ten malutki róg całej tej biurokracji socjalistycznej, no to brzmi tak niedorzecznie, że po prostu to jest no, łatwe do wyśmiania. No i każdy powinien wyśmiewać, każdy normalny powinien wyśmiewać to, co się dzieje. Minister Majorka, on starał się wyczyścić i oczyścić, jakoś usprawnić, wyprostować całą tą sytuację, no ale idiotyzmu, kretynizmu nie da rady dopracować. No wszyscy ci komisarze komunistyczni, to oni wszyscy są teraz na ścieżce wojennej. Oni są na ścieżce wojennej przeciwko temu, przeciwko misinformacji, dysinformacji, no i oni, komisarze polityczni, politrukowie, oni po prostu walczą o prawdę, no i to nie ma się co śmiać. Oni po prostu walczą o prawdę. To widać było ich histeryczne zachowanie, kiedy Elon Musk kupił Twittera. No i to jest ta wredność i perfidia i hipokryzja wszystkich tych komunistów, no to jest taka, że kiedy Twitter blokował konserwatystów, kiedy blokował prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to była cisza. To była cisza i te wredne naiwni idioci Lenina to zawsze mówili, że to jest prywatna kompania, że ma prawo robić co chce, że nie można ingerować, że nie ma żadnych zobowiązań dla społeczeństwa, nie ma żadnych zobowiązań dla odpowiedzialności dla rządu. No a teraz, kiedy Musk kupił Twittera, no to znienacka okazuje się, że wszystko to, co mówili, no to jest dokładnie 180 stopni i jest odwrotnie. I teraz, kiedy Twitter był kupiony, no to jest sztylet w serce demokracji amerykańskiej. No, to są takie komunistyczne świnie. No, to Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść niedobrze. No, Twitter zamyka usta niektórym, to dobrze, Musk otwiera usta wszystkim, to niedobrze. No, paranoja, to jest paranoja. Biden jakiś kiedyś, kilka lat temu, Biden powiedział, że ludzie, no to nie parę miesięcy temu, on teraz ostatnio powiedział, Biden powiedział, że ludzie umierają przez misinformację. No i to takie już przygotowania od tygodni po prostu, no bo Biden no to w zasadzie jest prezydentura Obama 3, tak? No i Barack Obama miał spotkanie i powiedział, że ludzie umierają przez tą misinformację. No ale to, jak ktoś już obserwował, czy pamięta, czy żyje długo w Ameryce, no to on ciągle był wojownikiem o prawdę i zawsze walczył, no ale jak tak się jak się przypomni, no to on krzyczał, że jego Obamacare, no to jest taki system ubezpieczeń, przymusowych ubezpieczeń. Co to znaczy ten Obamacare? No w zasadzie, no to trzeba się ubezpieczyć i płacić tam parę tysięcy za ubezpieczenie, a jak się nie chce zapłacić ubezpieczenia, no to trzeba zapłacić karę, mniej więcej połowę tego, co by się płaciło za ubezpieczenie medyczne. Tak, także ludzie dokładają drugą połowę i wykupują sobie ubezpieczenie, no albo płacą tylko połowę za darmo, no i nie mają ubezpieczenia. No trzeba pamiętać, że on był największym oszustem, no bo w pewnym momencie wyszedł i powiedział wtedy, że cokolwiek się zmieni z tym ubezpieczeniem zdrowotnym, cokolwiek się zmieni z ubezpieczeniem zdrowotnym, no to jeżeli chcesz zostać przy lekarzu, no to ty zostaniesz przy lekarzu. Jeżeli chcesz zostać przy ubezpieczalni, no to możesz zostać przy ubezpieczalni. No i teraz wiadomo, że tam miliony ludzi się zdecydowało głosować na niego. No ale to jest jedna wielka misinformacja. To jest wielka misinformacja, no bo nawet jest taka grupa
Polifakt, no i oni w 2013 roku, 5 lat po tym, jak on to mówił, no to właśnie napisali, że Obama to było jedno wielkie oszustwo. Nie można było utrzymać swojego lekarza, nie można było zostawić sobie ubezpieczenia zdrowotnego, no i ubezpieczenie zdrowotne nie było $300 tańsze, tylko było $600 droższe. Także, że on po prostu oszukiwał i to on straszył, on po prostu straszył i przekłamał zamieszał milionom ludzi w Ameryce. Także to było fałszerstwo, to było oszustwo, 2009 rok. Także wtedy tam częściowo ludzie go popierali, no bo obiecał kiełbasę, tak? Jak ktoś obiecuje kiełbasę, obiecuje coś za darmo, no to wszyscy głosują. No ale teraz to wygląda na to, że Obama powinien mieć zabronione wypowiadać się na jakikolwiek temat, szczególnie na tych platformach technicznych. No ale to każdy normalny rozumie, że to nie można w zasadzie promować, czy polecać, czy pokazywać prawdy przez to, że się zabrania jakieś błędy, tak? Ludzie mają prawo do popełniania błędów, no i nie można ustanowić monopolu, no nie można ustanowić monopolu prywatnego, a tym bardziej nie można ustanowić monopolu państwowego na prawdę. Także jak można odkryć prawdę? No prawdę, no to można jedynie odkryć przez to, że się pokazuje się te kłamstwa i to jest normalny dialog i to jest normalna rozmowa. Także jeżeli ktoś jest pewny na 100%, że mówi prawdę, no to nie daje jakiegoś takiego autorytetu, żeby zabraniać jakieś inne opinie, no bo ludzie mają prawo do opinii, no i to jest wolny rynek opinii, to ma się ścierać, to ma walczyć ze sobą i prawda i mądra opinia ma zwyciężyć. No jeżeli musem rząd będzie to likwidował. No i jedynym rozwiązaniem, czy efektywną drogą do tego, żeby jak walczyć ze złą informacją, no to jest, trzeba walczyć dobrą informacją. Także tak samo, że trzeba kłamstwa zwalczać prawdą. No inaczej nie da rady. No komuniści wymyślają zawsze, że mogą przyjść i z kijem ludzi zamknąć. No zamknęli Amerykę na 2 lata. To była po prostu tragedia. To była klęska ekonomiczna, finansowa, no światowa. W sumie Afganistan później był, teraz jest Ukraina. No to wszystko przez tą panikę pandemii. Zacznie brakować jedzenia, no bo nie ma nawozów. Wszystkie te tuczniki, krowy i tak dalej w Ameryce. To dostało ciężko w plecy. Nadchodzą ciężkie czasy przez to, co komuniści zrobili, tylko dlatego, żeby Trump nie został wybrany. No i teraz komuniści zbierają plony. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. No ale w zasadzie po odwołaniu monetyzują, no tyle tylko, że później to już mało kto ogląda. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Ministerstwo Prawdy w Ameryce 2022. To jest makabra. Dlatego gdziekolwiek mieszkacie, nie dopuśćcie, żeby u was wybierali Bidenów, Obamów, Clintonów i innych oszołomów komunistycznych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, dziękuję wam, że no, to jest ironia, tak? Satyra na leniwych chłopów. Dziękuję za to, że wybraliście Bidena, a Biden robi teraz Ministerstwa Prawdy. Lubicie to, że robi Ministerstwo Prawdy? No, mam nadzieję, że zgrzytacie zębami. Także w listopadzie, jeżeli jesteście demokratami, nie idźcie na wybory. Jeżeli chcecie być normalni, zarejestrujcie się jako republikanie.
i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.